W ostatnich latach polskiej komunikacji tramwajowej częściej korzystamy z rozjazdów nakładkowych. Jak to wygląda? Kiedy je stosujemy? Czy coś jeszcze potrzebujemy? I przede wszystkim, jakie korzyści uzyskujemy ze stosowania tego typu rozjazdów? O tym dowiemy się w tym odcinku Niskopodłogowca. Zapraszam Was do oglądania. Rozjazdy pozwalają tramwajom zmienić tor, którym się poruszają. Charakterystyczną ich odmianą jest rozjazd nakładkowy, który łatwo można zamontować i zdemontować z istniejącej, niepołączonej ze sobą pary torów. Rozjazdy te nakładane są na istniejące torowisko i ich zastosowanie jest tymczasowe. Ze względu na budowę rozjazdu, ruch po nim musi odbywać się z niewielką prędkością poniżej 5 km na godzinę. Rozjazd zbudowany jest z gotowych segmentów, które łączone są przy pomocy śrub. Konstrukcja o wysokości około 9 cm w miejscach zjazdów na istniejące tory wyposażona jest w pochylnię. Zmiana toru odbywa się na zwrotnicy, która pozwala wjechać na tor zwrotny przebiegiem łukowym prowadzący poprzez międzytorze na tor docelowy. Całkowita długość takiego rozjazdu przy standardowym rozstawie szyn i osi torów wynosi około 40 metrów. Nakładkę stosujemy w celu utrzymania ruchu tramwajów w czasie prac remontowych prowadzonych na torowiskach. W sytuacji, gdy zamykamy oba tory na wybranym odcinku trasy, zastosowanie rozjazdu pozwala nam utrzymać ruch tramwajów na dłuższym odcinku, prowadzącym do ostatniego przystanku przed miejscem robót, niezależnie od istniejącego układu pętli. Nakładka umożliwia nam wtedy wprowadzenie tymczasowej krańcówki. Może być wręcz tak, że na czas remontu fragment sieci tramwajowej będzie działał niezależnie od pozostałej sieci. Tak było na przykład w czasie remontu torowiska w Alei Krakowskiej w Warszawie. Dwa rozjazdy nakładkowe mogą też posłużyć do wprowadzenia odcinka z ruchem jednotorowym w czasie remontu drugiego toru. W zależności od zastosowania wystąpią ograniczenia w taborze, które możemy wykorzystać na liniach kursujących po nakładce. Konieczne może się okazać posiadanie tramwajów dwukierunkowych z kabiną motorniczego z obu stron składu. W przypadku użycia nakładki jako krańcówki pozwolą one motorniczemu na zmianę czoła i kierunku jazdy. W przypadku użycia nakładki na odcinku jednotorowym tego typu tramwaje zapewnią obsługę przystanków zlokalizowanych tylko po jednej stronie toru, w obu kierunkach jazdy. Tramwaje jednokierunkowe będziemy mogli użyć jedynie w przypadku odcinków z obsługą przystanków z platformami po obu stronach toru lub gdy na jednotorowym odcinku w ogóle nie będzie przystanków. W ostateczności zdarzały się przypadki złączania jednokierunkowych wagonów Konstal tyłami, co jednak ograniczało możliwości przewozowe takim składem. Zastosowanie rozjazdu niesie też pewne konsekwencje, o których musimy pamiętać przy planowaniu tymczasowego rozkładu jazdy. Po pierwsze, mamy ograniczoną przepustowość sieci tramwajowej. W
przypadku krańcówki za nakładką, wjazd na odcinek jednotorowy, zmiana czoła przez motorniczego i zjazd z odcinka zajmuje kilka minut. Nie będziemy więc w stanie zapewnić bardzo wysokiej częstotliwości odjazdów. Problematyczne mogłoby też być obsłużenie przez taką krańcówkę więcej niż jednej linii, w szczególności gdy potrzebna byłaby zmiana kolejności odjazdu przez tramwaje różnych linii. W praktyce więc, z reguły z takiej krańcówki korzystają tramwaje tylko jednej linii. Jak zobaczyliście, metodą na ograniczenie utrudnień w komunikacji tramwajowej w czasie remontów jest stosowanie rozjazdów nakładkowych. Często zamykamy wtedy krótszy odcinek trasy i zmniejszamy utrudnienia dla pasażerów. W przypadku zastępczej komunikacji będziemy wtedy potrzebować mniej autobusów lub w ogóle ich nie będziemy potrzebować. To bardzo istotne, ponieważ przewoźnicy autobusowi z reguły nie posiadają dużej rezerwy taboru, będącej w stanie zastąpić często kursujące tramwaje. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem.